To taka jubileuszowa, 10. edycja budżetu obywatelskiego na pod 10 lat. Gdynianie mogą w ten sposób wpływać na kształt swojego miasta. 637 projektów wybranych do tej pory przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. Tegoroczna edycja, kolejne 87. To bardzo ważne, żebyśmy myśląc o przyszłości miasta, z jednej strony budowali takie decyzje strategiczne, ale też żeby każdego roku wciągać mieszkańców do tego, żeby rozstrzygali, jaka uliczka, jaki chodnik, jaki kwietnik, jaki element zarówno infrastruktury, jak i działania miasta są dla nich najważniejsze. Te oczekiwania się zmieniają i bardzo się cieszę, że Gdynianie tak aktywnie definiują swoje marzenia o swoim mieście. Podobnie jak w poprzednich latach. Zwycięskimi projektami są te, które oczekują zwiększenia ilości zieleni w mieście, dodatkowych nasadzeń. Wybrzmiewa również tematyka rowerowa, ścieżki rowerowe. Pojawiają się kwestie bezpieczeństwa związane z doświetleniem różnych przejść, chodników. Mamy również projekty związane z zaspokojeniem potrzeb kulturalnych, kulturowych, tych spędzanych na przykład w przestrzeniach bibliotecznych, czy też różnego rodzaju wydarzeń sportowych, szczególnie realizowanych w plenerze. Oprócz tego mieszkańcy widać, że doceniali jakby te pomysły, które wiązały się z zaprojektowaniem dla nich takiej przestrzeni do rekreacji i sportu w przestrzeniach dzielnicy. W tym roku zaangażowałam się po raz pierwszy w projektowanie projektu budżetu obywatelskiego dla dzielnicy i stwierdzam, że to jest bardzo wartościowa dla dzielnicy, dla mieszkańców inicjatywa. Pociągnęłam moich sąsiadów, bliższych i dalszych do tego, ażeby również myśleli o tym, w jaki sposób można nasze środowisko nieco zmienić po to, żeby nam się żyło bezpieczniej, lepiej, zdrowiej.